Yo, cześć, witajcie, z tej strony znowu Albi, dzisiaj kolejny odcinek i dzisiaj zrobimy sobie powtórzenie do egzaminu 14, tylko nie chcę mi się tego ciąć i nie chcę mi się tego montować, dlatego będę starał się mówić wolno, nie tak jak teraz. Już odpocząłem, okej. Okay. Będę starał się to mówić wolno i powtórzymy sobie kilka rzeczy i też nie będę chciał go montować, bo po prostu wydaje mi się, że ten odcinek będzie za długi, a ja większość filmów staram się jakoś tak bardziej montować, wycinać niepotrzebne dźwięki i te sprawy, więc to by mi strasznie długo zajęło. A egzamin zawodowy jest jakoś w styczniu, czyli już. A tak mi się wydaje, że jest na początku stycznia. Dlatego nie przedłużając, po prostu przejdźmy sobie do kodu. Oczywiście stworzyłem sobie plik index.html i teraz prawda jest taka, że na egzaminie musicie go sobie stworzyć i musicie umieć kilka rzeczy. Pierwsza podstawowa sprawa, zadeklarować doctype.html, czyli to jest, jakim standardzie będziecie pisać. Ja będę używał generalnie piątki, wy też macie używać piątki, czyli piszecie doctype.html. Potem odwołujecie się do tagów HTML. OK, i w tych tagach HTML mamy dwa tagi head i drugi mamy to body. OK, także już, kurczę, zaczęliście. Już jest o wiele lepiej niż pewnie byliście wcześniej, ale to jest taki, pewnie w 5 minut może was tego nie nauczę, ale w troszeczkę dłużej może coś się wam przypomni. OK, i teraz tak, mamy head i mamy body. Teraz w sekcji head musicie wiedzieć, jak napisać title, czyli tytuł strony, czyli odwołujecie się do title. I tutaj jest tytuł strony. Ogólnie wszystko jest w poprzednich odcinkach, większość jest w poprzednich odcinkach, tak mi się wydaje. A dzisiaj sobie stworzymy HTML-a i JavaScript. PHP tu nie będzie, przepraszam, ale nie umiem, dlatego dzisiaj PHP nie robimy. Jak chcecie PHP, to nie tutaj. OK. Wy potrzebujecie title i potrzebujecie chyba meta charset UTF-8, czyli meta charset UTF-8. I co to jest kodowanie polskich znaków? Czego kodowanie polskich znaków? To no, wymagają chyba na egzaminie, żebyście ły, ou i te sprawy, generalnie te polskie znaki wam chyba, tak mi się wydaje, że wymagają. OK. Teraz co jeszcze w head potrzebujecie, co jest chyba na pewno, to zewnętrzne style CSS, czyli new file, screen.css. Jeśli nie piszą, że zewnętrzne, to chyba możecie ich używać, ale nie musicie, to jeśli nie piszą, że musicie użyć zewnętrznych, to używacie style. I tu piszecie wasze, i tutaj pomiędzy piszecie wasze style, co nie? Czyli tutaj jest, załóżmy, display, coś tam. OK, ale ja tego nie chcę, bo ja chcę używać zewnętrznych, czyli tutaj wytworzę sobie plik screen.css, mogę się dwa razy odwołać do body, użyję background, załóżmy, niech będzie taki szary. Ale to jeszcze nam się nie załączyło, ponieważ tego nie podłączyliśmy. A jak to podłączyć? Używamy link, rel, style sheet. To niestety musicie wyuczyć. W ogóle wy chyba nie macie podpowiedzi na egzaminie, także sorry, że ja ich używam, ale generalnie to jest łatwo się nauczyć na pamięć. OK, i przez href, tutaj przez href odwołujecie się do ścieżki, czyli to jest w tym samym folderu, czyli jest run. OK, prawda jest taka, że pewnie wy będziecie mieli to, tam nie będziecie mieli screen, tylko będziecie mieli, kurczę, co będziecie, a wy będziecie pewnie mieli style. OK, jak widzicie, mi to działa. Ja to mam generalnie na live serwerze, czyli od razu macie podgląd. OK, co jeszcze musicie umieć? Generalnie jest head, tyle. Co jeszcze w head może się zdarzyć, to że musicie podłączyć wasze skrypty, ale też możecie je podłączyć na samym dole strony, tutaj, pod body. Nie przed HTML, tylko pod body. To tyle, na razie, poczekajcie, a w ogóle sobie stworzymy nasz index.js. Tak tworzymy plik JS-owy, czyli do JavaScriptu, poprzez końcówkę .js i załączamy go, możemy na samym dole strony, czyli script. I tutaj src index.js. Jeśli nie podłączamy zewnętrznego pliku, nie ma tak napisane, to piszemy w pliku HTML, czyli piszemy poprzez script w ten sposób. OK. Teraz druga sprawa, musimy przejść do HTML-a i was trochę rzeczy pouczyć. Także, generalnie na egzaminie na 100% jest struktura strony. I ta struktura strony skupia się na tym, że macie u góry header, u dołu macie jakiś kontener, w którym są trzy divy, czyli generalnie te divy chyba na egzaminie musicie je po prostu zrobić, czyli div. Czekajcie, zrobię to zupełnie inaczej. I tutaj damy left, OK. Tutaj będzie div center. Tutaj będzie div right. OK. I na 100% jeszcze musicie mieć footer. Teraz jak to zrobić w CSS-ie, żeby to było obok siebie? W sensie ten header ma być na górze, potem mają być trzy obok siebie i na dole ma być ten footer. OK. Odwołujemy się do mojego header. Dam mu przykładowe wartości, niech będzie miał width na 100%. Height niech ma na 80 pikseli.
i background na black, żeby nam się wyróżniał już. Okej, okay, wyróżnia się nam. O, ważna sprawa. Ogólnie jak piszecie strony, musicie sobie wyresetować style CSS, czyli margin na 0 i padding na 0. Ale na egzaminie nie róbcie tego, ponieważ te strony tego nie mają i generalnie to wam się nie zrobi tak, jak oni podają w specyfikacji. W sensie, jeśli oni podają w specyfikacji jakieś wartości, to oni mają uwzględnione, że nie resetujecie tych styli. Także robimy tak, bo tak generalnie będzie na egzaminie. Okej. Okay. Odwołujemy się do mojego div left. Czekajcie, odwołamy się do left od razu. Odwołamy się do wszystkich. Do left, do center i do right, ponieważ one będą takie same. I teraz generalnie chcę im nadać width, załóżmy 33%. Height dajmy 300 pikseli. I tutaj najważniejsza rzecz, czyli używamy float left. I one będą wszystkie obok siebie, tylko na razie nie mam. Czekajcie, dodam 1, 2, 3 i wam się pojawi. Ok, widzicie, wszystkie są obok siebie. Tylko teraz kwestia jest taka, że footer nie będzie. W sensie on się powinien rozjechać. Czekajcie, powinien się rozjechać. Dajmy mu jakieś wartości. Background red with 100% i height tak samo 80 pikseli. Widzicie, on się nam rozjechał. On jest tutaj u góry. Dlaczego nam się rozjechał? Z tego względu, że generalnie jeśli stosujecie float left, tutaj musicie w tym divie na samym dole, który jest pod tymi float left, dać clear both. I teraz wam to działa. Ogólnie tego się już nie stosuje, powinniście sobie stworzyć nadrzędny div, który będzie takim wielkim kontenerem tych trzech bloków i tam dajecie display flex i tyle. Ale prawda jest taka, że na egzaminie wymagają float left. O kurde, odsapnę sobie. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Nadajmy sobie tym naszym left, czyli dajmy left jakiś background, dajmy background nie black, tylko white może, niech będzie taki biały, dajmy center background aqua i dajmy jeszcze sobie right na background, sam nie wiem jaki, kurczę, hashtag piszę byle co, ciekawe co mi się wyświetli. Okej, okay, dobra, i mamy sobie takiego diva. Tutaj to nie dochodzi do końca z tego względu, że mam 33%. Także to nie będzie takiej samej długości, tak trochę się zwiększy. O, tak w miarę, ale to jeszcze nie jest to. Okej, okay. I co by wam wypadało jeszcze pokazać? Wypadałoby wam pokazać jakąś listę. Także na egzaminie pewnie będą wam kazali stworzyć listy. I macie dwa typy list. Pierwszy to jest OL, czyli lista numerowana. I dajmy... I to jest lista numerowana, czyli widzicie, ma tą jedynkę. Jak tutaj sobie dajecie kolejne, to będzie 2, 3, jest 2, 3 i jest druga lista, która jest, po prostu to sobie skopiuję i ona jest UL i to jest lista nienumerowana. Okej, okay. I teraz tak, tu macie kropki, tu macie takie rzeczy. Na egzaminie możecie mieć coś takiego, że będą wam kazali zmienić to. Po prostu będą wam kazali napisać OL, ale będą wam kazali zmienić typ tej listy. Dlatego teraz jak to zrobić? Ta moja lista, w sumie mogę się po prostu odwołać do mojej listy OL, ale na egzaminie, jeśli będziecie mieli sobie ten... Zrobimy tak jak na egzaminie. Czyli moja lista jest w divie left. Odwołuję się do left, daję takie coś i daję OL. Czyli każda lista, czekajcie, każda lista numerowana w divie o klasie left. I teraz daję lista i tab, type. I teraz tak, tutaj mam strasznie dużo podpowiedzi i generalnie oni chyba wymagają, w sumie oni mogą wymagać każdego tak naprawdę, ale mogą też wam kazać to wyłączyć, czyli używacie known i tego nie macie. Tak samo dalej, to są te kółeczka. Czekajcie, ja co miałem na egzaminie? Co miałem na egzaminie? Ja pamiętam, że na egzaminie miałem... Nie square? Chyba square miałem. Wydaje mi się, że miałem square. No, także ustawmy sobie square. Czyli kwadraciki. Ok, i tak jak mniej więcej to tak działa. Pamiętajcie jeszcze o tym, że macie coś takiego jak paddingi i margines, bo może tak czasami być. A, oni wiem już jak to robią na egzaminie. Na egzaminie piszą wam albo margines wewnętrzny, albo margines zewnętrzny. I teraz tak, odwołem się do mojego OL i chciałbym nadać margines zewnętrzny moim Eli, czyli tym napisom. I teraz margines zewnętrzny to jest po prostu margin. I tutaj dajemy załóżmy 10 pikseli. I to jest ten, czekajcie, tutaj popełniłem literówkę. To jest margines zewnętrzny, a margines wewnętrzny to jest padding. Tutaj też dam 10 pikseli. Tutaj wam nie pokażę, jak to działa. Czekajcie, ja mam w sumie box
model HTML. Nie, CSS. Ok. Tutaj pewnie, czekajcie. Ok, większe zdjęcie. I teraz tak, patrzcie. Tutaj macie ten cały wasz box, ten cały wasz napis. I teraz tak, tutaj jest padding. Czyli pierwszy jest padding, margines wewnętrzny, potem jest border i potem jest margin, czyli margines zewnętrzny. I to generalnie chodzi o to. Tak samo w marginesie, tak samo w paddingu możecie używać left, top, right and bottom. Jeżeli chcecie używać w jednej linijce, no to zaczynamy od góry, czyli to jest top, potem jak piszecie wartość, to jest left, potem jest right, załóżmy 12, nie, potem jest bottom i na końcu jest right. Jak macie wszystkie takie same wartości, to oczywiście jedna wartość. Jeżeli nie chcecie przez padding top, to tak samo tutaj widzicie, tak jakby to jest góra, to jest prawo, to jest dół, to jest lewo, czyli zgodnie ze wskazówkami zegara. Ok, tyle? Chyba tyle z list, jeśli chodzi o listy. Dodawanie zdjęć. Na egzaminie oczywiście jest dodawanie zdjęć. Tutaj nie mam przykładowego zdjęcia, ale już wam pokażę, jak to zrobić. Odwołujemy się do IMG, SRC i podajemy ścieżkę do pliku. Możemy się odwołać tak samo jak przez moje screen CSS, jeśli jest w tym samym folderze. Jeśli nie ma w tym samym folderze, załóżmy to jest inny folder, no to dajemy sobie inny po slashu i dajemy nazwę tego pliku. Dajemy sobie jakiś ten i pamiętajcie, po kropce musicie podać odpowiednie rozszerzenie. Bez odpowiedniego rozszerzenia to wam po prostu nie zadziała. Druga najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o te, o zdjęcia, musi mieć tekst alternatywny, czyli to, co się wyświetli, jeśli wasze zdjęcie nie działa. Mój tekst alternatywny nie będzie przykładowy tekst. I teraz patrzcie, to zdjęcie się wyświetliło tutaj. Ja oczywiście muszę to zamknąć, ponieważ wtedy mi nie zadziała strona i zamiast mojego zdjęcia wykazał się przykładowy tekst. I pamiętajcie, że na egzaminie każą wam pisać przykładowy tekst i to się nazywa tekst alternatywny. Pamiętajcie te pojęcia. Margines wewnętrzny to jest padding, zewnętrzny to jest margin, a tekst alternatywny to jest ten alt w IMG. Ok, co jeszcze może wydarzyć się na egzaminie? Są to tabele. Odwołujemy się do table. Oj. Ok, i teraz co musimy zrobić, to generalnie stworzyć sobie kolumny i te. Od razu zerknijmy sobie na stronę internetową, czyli table, HTML. I teraz tak, TR to są te wiersze, a TH to są komórki. W sensie TH to są te takie nagłówkowe komórki, a te to są te takie zwykłe. I ja sobie to skopiuję, z tego względu, że wam to pokazać. I po prostu to wytłumaczę. Ok, i teraz TH to jest po prostu to pogrubione. I tyle. To się nazywa komórka nagłówkowa, to się tak nazywa. Jeśli tutaj po prostu dacie TD, czyli tą zwykłą komórkę, no to będzie tekst zwykły. I to mniej więcej dokładnie o to chodzi. Jak to stylujemy? Generalnie stylowanie tabeli jest proste, ale pewnie większość z was nie wie, jak to robić. Odwołujemy się do table. Oczywiście, jeśli macie jedną tabelę na stronie, no i tutaj możemy sobie to stylować. Fajna sprawa, ok. Ale jeśli chcemy się odwołać do naszego TR, no to generalnie dajemy po prostu TR. I dajemy sobie na przykład border 1 piksel. 1 piksel solid. Czyli solid, czyli lingua ciągła, black. Czego to nie działa? Dajemy to inaczej, left table i powinno działać. Może tutaj, może to w ogóle zmniejszę, niech to będzie większe. W ogóle nie, zrobimy to inaczej, bo znacie już całą strukturę strony i generalnie ze struktury strony już nie będziemy działać. Dlatego zrobimy sobie, po prostu skopiuję sobie tą tabelę, wywalę wszystko i tutaj będzie moja tabela. Oczywiście zrobię sobie to na białe, niech to tak będzie, czego się nie zapisuje. Czego mam z tym problem? Odpalę sobie jeszcze raz. Aha, tu jest body, dobra, czekaj, dobra. I teraz tak, to sobie wszystko skasujemy, bo tego nie potrzebujemy, już wam wszystko wytłumaczyłem. I teraz przejdźmy sobie do mojego table. Czyli chciałbym, żeby mój table miał margin, załóżmy top, 10 pikseli. To jest margin zewnętrzny, daję mu 10 pikseli. Teraz chciałbym, żeby każde TR w moim table, czyli table TR. Tylko teraz tak, kwestia jest taka, że jaka jest różnica pomiędzy tym, czyli tą strzałką, a bez tej strzałki. Jeśli załóżmy, tutaj miałbym jakiegoś diva, czyli załóżmy main i w tym divie main miałbym kilka tabel, znaczy miałbym tabele
ale miałbym jeszcze jakiegoś diva, w którym byłaby tabela, to jeśli dacie po prostu table, jeśli dacie załóżmy main i table, to te style będą dla wszystkich tabel. Czyli jeśli mamy main, potem mamy tabelę, ale potem jeszcze mamy jakiegoś diva i w tym mamy kolejną tabelę, to te style też będą obsługiwać. A jeśli dacie po prostu main i tą strzałkę, to te style będą tylko dla tej pierwszej tabeli. Czyli dla tej pod mainem. Ok. Ja chciałbym do mojego table i do mojego tr. I tutaj chciałbym border 1 pixel solid dashed. Czyli kreskowana. I dlaczego jej nie ma? Kurczę, tr, td. Szczerze? Nie mam pojęcia, dlaczego jej nie ma. Zaraz sprawdzimy. Aha, czekajcie. 1 pixel solid i... 1 pixel solid i... I to jest kolor, czyli 000. Okej, okay, jest, spoko. I teraz jak widzicie, każdy... Oho, odkurzacz. Boże, jak mnie to... Fuck. Dobra, może nie będzie tego słuchać. Będę mówił głośniej, będę starał się mówić głośniej. I tak ten odcinek strasznie długo trwa. Mamy możemy teraz sobie to stylować. Kwestia taka, że jeśli chcecie mieć wszystkie, tam będą tabele. Możemy też tutaj dać border. Border 1 pixel solid hashtag 00. To tak samo nam się, to robi się to obramowanie, a jeśli odwołujecie się do table tr, tutaj, oj, table tr, i tutaj dacie border 1 pixel solid. Tutaj się w sumie chyba nic nie zmienia, bo to są te same. Ok, ale jeśli chciałbym mieć też te TH, to tutaj wystarczy, że odwołam się do TH. I też mam ich border. Ok, jeśli tyle chodzi, jeśli chodzi o tabelę, co tam jeszcze może być? A, może być jeszcze border collapse. Border... czekajcie, collapse. I tam generalnie łączy w taki jeden. I to chyba było na jakimś egzaminie, pamiętam. Także pamiętajcie o tym. Ok, co jeszcze? Chyba tyle. Teraz przejdźmy sobie do naszego JavaScriptu. Tylko, że do naszego JavaScriptu potrzebujemy jakichś inputów. Ok, czyli dajmy sobie input type text i class input, ale też możemy sobie dać id input. Dobra, jeszcze potrzebujemy input. Boże, w ogóle, jak chcecie przeładowywać stronę, to dajecie input type submit, ale jeśli nie chcecie przeładowywać strony, to lepiej sobie zróbcie to na butonie. To i tak bez różnicy, jeśli chodzi o JavaScript. I dajmy class button. Spoko, to sobie musimy wyłączyć i co sobie zrobimy z drugiej strony. Jeszcze sobie zróbmy div class box. Co mogą nam dać zrobić w JS-ie? Na pewno musicie podłączyć sobie przyciski. Jak podłączyć, w ogóle button, musimy sobie jakiś napis dodać. Prześlij. Ok. Jak podłączamy przyciski? W sensie, jak możemy odwołać się do jakiegoś elementu? Najpierw musimy go zapisać pod zmienną. Zmienne na egzaminie róbcie sobie przez var. Nie używajcie const i let, bo nie ogarniecie. Dlatego róbcie sobie przez var. Ja dam sobie var input. I teraz jest kilka sposobów do znalezienia tych przedmiotów, tych elementów. Pierwszy to jest, właśnie każdy jest przez, odwołujecie się przez dokument i potem macie przez ID i przez klasę. Ja generalnie zrobię to przez, załóżmy, to zrobię przez ID. Czyli dokument getElementById i tutaj odwołuję się do mojej, to ma, ten przycisk ma ID input. Nie przycisk, tylko ten mój napis. Ale do batona zrobię sobie kolejną zmienną, baton. Zrobię sobie przez klasę, ale też mogę przez po prostu jakiś selektor. Czyli odwołuję się do query selector i robię to przez baton. Tylko, jeśli używacie query selector, to musicie podać, czy to jest klasa, czy hashtag, czyli na przykład to jest klasa, a ID to jest ID, tak jak w CSS-ie. Ok. I teraz, na przykład, i teraz kwestia taka, że musicie ogarniać eventy. Czyli na przykład poprzez kliknięcie, przy załadowaniu, generalnie na egzaminie jest przy kliknięciu, przy najechaniu na zdjęcie, na coś i chyba tyle. Czyli, jak to teraz zrobicie? Odwołujecie się na przykład do waszego batona, i odrobicie taką funkcję jak add event listener. I ona przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy to jest taki event, czyli może być klik, może być load. Ja dam na razie klik. Drugi to jest funkcja i co w tej funkcji się wykonuje. I teraz chciałbym, żeby po kliknięciu na mój button, czyli na to, po prostu pokazał się alert działa.
klikam i jest, że działa. Pamiętajcie, że w JavaScriptie możecie wykonywać konkretne obliczenia. Jak chcecie obliczenia, załóżmy, tworzycie sobie zmienną var b i ta var b ma, załóżmy, 2 plus 3 45 razy 20. Nie pamiętam, ile to musi być, ale możecie sobie teraz to wyświetlić. I teraz w ogóle, zanim to zrobimy, wyświetlimy, to załączmy sobie jeszcze mój div o klasie box. Dołączmy sobie var box równa się dokument query selector. Oj, przez kropka musi być. I oczywiście musi być też kropka, ponieważ to jest przez query selector. I jak wypisać jakiś tekst w JavaScriptie, czyli odwołujecie się do waszego boxa i inner HTML i tutaj możecie sobie napisać jakiś tekst poprzez, załóżmy, jakiś tekst i przy kliknięciu ten tekst będzie pokazany. Jakiś tekst. Widzicie, jest pokazany. A jak wypisać tekst? Ze zmiennej? Chyba po prostu przez B. Tak mi się wydaje. Tak. Wypisało mi wynik tej zmiennej. Możecie też tworzyć sobie elementy w JavaScriptie. Załóżmy, ja chcę, to w ogóle skasuję sobie to wszystko i mogę sobie stworzyć element, czyli załóżmy var, załóżmy element. Stworzymy sobie zmienną i tworzę element. Dokument, odwołuję się do dokument i create element. I tutaj, czekajcie, to było tak? To było tak. I tutaj podaję, czy div, czy paragraf, czy nie wiem, czy link, czy przez a, czy to po prostu, ja sobie stworzę diva. I w ogóle chciałbym, żeby ten mój div się pokazał. Tylko generalnie fajnie wcześniej stworzyć sobie jakąś divę, jakąś klasę dla tego diva, żeby tego nie robić w JavaScriptie. Załóżmy sobie nam box 2 i ten mój box 2 będzie miał width 40 pikseli, height 40 pikseli i background black. I pamiętajcie, że to jest box 2. Ok, i teraz temu mojemu elementowi mogę dać nadać klasę przez class list i add. Macie jeszcze remove, czyli usuń klasę i toggle. Jeśli klasa jest, to ją usuwa, jeśli klasy nie ma, to ją dodaję. Ja używam add, bo teraz chcę dodać klasę. Add i tutaj nazywam to, i tutaj daję nazwę tej klasy, czyli box 2. I po kliknięciu tego nie ma. Dlaczego tego nie ma? Ponieważ musicie przekazać, jeden element się pojawi na waszej stronie. Jak to zrobić? Odwołujecie się przez box, bo tam chcę, żeby mu ten element się pokazał, czyli w tym divie box, i dajecie append child, albo po prostu append. Tam jest różnica pomiędzy tym, ale na egzaminie wydaje mi się, że nie będziecie mieli czasu się nad tym zastanawiać i też to nie robi na egzaminie jakiejś większej różnicy, więc używajcie albo append child, obojętnie. I przekazujecie wasz element. OK, klikniecie. Jak widzicie, pojawił się ten mój div. Fajnie, co jeszcze było? Eventy, bo w sumie to jest jakieś takie bardziej ważne. Może być takie zadanie, że po prostu najeżdżacie na zdjęcie i nie za pomocą hover, tylko za pomocą JS-a to zmieniacie. Także add event, czekajcie, event.js. I tu są wszystkie eventy. Oj, aha, bo to mi się... on change, on click, on mouse over, czyli... w ogóle możecie sobie zrobić to tak. Jeśli przesuwacie nad elementem i odsuwacie, pamiętajcie, o kurde, dobra, nieważne. To jest jak najeżdżacie na element, a to jak z niego zjeżdżacie. I generalnie chyba te dwa są wam potrzebne na egzamin, ten wam jest potrzebny na egzamin i onload jest wam potrzebny na egzamin, ponieważ onload to jest przy ładowaniu waszej strony. I chyba tyle. No, także pouczajcie sobie jeszcze o eventach, ale generalnie to tyle i pamiętajcie, umieszczacie je tutaj. Add Event Listener ma ogólnie o wiele jeszcze więcej eventów, także też możecie sobie na to zerknąć. Fajnie, co jeszcze chyba wypadałoby zrobić, to wypadałoby wypisywać tekst z tego inputa, bo chyba to też chyba będzie potrzebne. Teraz tak. Tworzę tutaj, generalnie, mogę, jak zapisuję sobie tego inputa, to mogę dać value. I co teraz ta kropka daje, ta kropka value, czyli zapisuję sobie to, co jest w tym. I ja teraz jak to wypisać? Po prostu, jak to wypisać, jeśli klikniemy na prześlij? No to oczywiście odwołujemy się do mojego... Mogę sobie to wcześniej, radzę wam zapisać sobie to w innej zmiennej, tak mi się wydaje. Chociaż nie, nie trzeba. Okej, okay, odwołuję się do mojego... Załóżmy, tworzę sobie element, czyli znowu sobie tworzę nową zmienną. Var element. Tworzę sobie w tym diva. Albo nie, tworzę sobie po prostu jakiś paragraf. Dokument create element p. I teraz w moje p generalnie mogę chyba mogę dać append.
Tak mi się wydaje. Nie pamiętam. Jak nie, to zrobimy po prostu inner HTML, ale w mój element mogę dać input. I pamiętajcie, że w mojej zmiennej input, czyli w tej zmiennej, cały czas jest wartość z tego pola. Ok, i teraz daję. To już powinno działać. Tylko nie element. A nie, mogę tak, ok. I teraz to jeszcze muszę zrobić, to jeszcze muszę dodać w ten. Czekajcie, czy ja to dobrze zrobiłem. W element wpisuję input, tak? I jeszcze w box wpisuję element, czyli append child element. Ok. Czego się nie przesyła? Pewnie coś źle zrobię. Także wydaje mi się, że pewnie tak nie mogę tego zrobić, także przez element inner HTML. Tutaj oczywiście dajecie wasze input. Powinno działać. A, jeszcze tego nie dałem. Czyli dajcie, odwołujcie się do box i append child element. Ok, zaraz to zbadamy. Jak nie macie jakieś błędy, pamiętajcie, możecie używać console logów. Ogólnie działa. Czy element powstał? Teraz pytanie, czy element powstał, miał powstać. Powstały paragrafy, które nie mają danych. Ok, czyli generalnie zrobimy to inaczej. Tutaj nie dajecie input, tylko tworzycie sobie tutaj pobyć input.value. Wpisuję sobie tekst. O, już mam ten tekst. Ok, czyli z tym możecie mieć błędy. Pamiętajcie, tutaj nie dawać tego value, tylko lepiej potem przy odwołaniu, jeśli tego value naprawdę potrzebujecie. Ej, w sumie tak naprawdę tyle. Na egzamin więcej nie potrzebujecie, mogą wam dawać jakieś dane do obliczenia. Czyli na przykład podacie tutaj z tego inputa szczytać coś, z drugiego inputa szczytać coś i podać wynik w tym. No i to jest właśnie przez to, czyli dajecie input, odwołujecie się do niego, sprawdzacie go i potem przez value szczytujecie jego dane. I w sumie tak naprawdę tyle. O kurde, 28 minut. No cóż, długo, pewnie będą jakieś szumy, troszeczkę to odszumie, ale w sumie tym odcinku tyle. Naprawdę z tym, z JavaScriptem i z HTML-em sobie poradzicie. Nic więcej nie potrzebujecie, czekajcie, tak jeszcze myślę, co może się pojawić. Listy nienumerowane, numerowane już powiedziałem, formularze. O, formularze nie powiedziałem, mogę wam jeszcze formularze powiedzieć. Czyli tak, generalnie potrzebujecie form i teraz ma metod, czyli generalnie ma albo post, albo get, na egzaminie używa się post, raczej get wam nie będą chcieli podawać, ale mogą to napisać, i action. I co daje action? Action tutaj podajecie adres do waszego pliku, który ten formularz obsługuje, czyli na przykład index.php, bo głównie będziecie to obsługiwać przez PHP. W takim formularzu powinno się znaleźć input type submit. I pamiętajcie o ID, o klasach i tp. Pamiętajcie jeszcze, że inputy, tak na przykład jak macie tekst, to w takim PHP szczytujecie je poprzez for. Tutaj dajecie, załóżmy, jakieś name, co nie, załóżmy jakiś tekst albo cokolwiek, to w PHP bardziej przez to szczytujecie niż przez wasze, niż przez klasy. I to chyba tyle, jeśli chodzi o formularze. Pamiętajcie, że w formularzach jak najbardziej możecie tworzyć divy, to jest jak najbardziej wskazane. I w sumie tyle. Hejka, trzymajcie się, powodzenia na egzaminie, tyle ode mnie i trzymajcie się, cześć.